Polskie Radio Białystok. Mamy zagniecione i uformowane obwarzanki. Wkładamy je do nagrzanego tłuszczu. Będziemy je smażyć przez chwilę, tak żeby uzyskały złoty kolor. Jak się chwilę przesmażą, trzeba będzie je odwrócić na drugą stronę. Tłuszcz rozgrzany tak jak na pączki. Tak. Ale ciasto inne. Identycznie jak na pączki, tylko właśnie ciasto jest inne, bo ciasto nie jest drożdżowe, tylko na sodzie i na proszku do pieczenia. Po usmażeniu wyjąć. I z twarogiem. I z twarogiem. Błyskawicznie się smażą. Tak, chwila, moment, co usmażone, tak naprawdę za chwilkę zaczniemy nakładać. Ułożymy na początek na talerzu. Mamy usmażone. Obwarzanki gotowe, ale tutaj na patelni mamy podsmażone jabłuszka. Jabłka podsmażone na maśle z dodatkiem świeżej mięty, cukru waniliowego, cukru białego i odrobiny cynamonu. Na talerzu ułożymy odrobinę białego twarogu doprawionego cukrem i cukrem waniliowym. Ułożymy do tego obwarzanki. Oprócz jabłek przygotował Pan jeszcze żel. Tak, jest to żel truskawkowy na bazie mrożonych owoców, cukru i agaru, czyli wegańskiego zamiennika żelatyny uzyskiwanego z Alp Morskich. Mamy też jabłka przygotowane. Teraz nasz magiczny żel truskawkowy. Pachnie pięknie. I cynamonem, ale miętą też ładnie pachnie. Odrobina świeżej mięty do dekoracji, dla zapachu. Mamy gotowy deser, który polecamy tak naprawdę na każdą okazję w domu dla gości, dla siebie przy romantycznej kolacji z żoną, z mężem. Życzę smacznego. Polskie Radio Białystok.